Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie w drugim już odcinku Strefy Gracza. Mamy drugi odcinek, więc mogę śmiało powiedzieć, że jest to seria. Dzisiaj pokażę wam Overwatcha. Zapraszam. Overwatch to internetowy shooter, czyli potocznie nazywana strzelanka. Znacząco jednak różni się od standardowych gier tego typu, trudno bowiem porównać Overwatcha do Call of Duty czy nawet Counter-Strike'a. Rozgrywamy mecze w sześcioosobowych drużynach, broniąc obiektu, przejmując punkty lub prowadząc eskortę, czyli właściwie to samo co w pozostałych internetowych strzelaninach. A jednak kwalifikowanie gry jako shooter jest dość mylne, ponieważ wielu bohaterów walczy w zwarciu lub na średnim dystansie. Jeżeli denerwowało cię kampienie w Battlefieldach, tutaj z pewnością tego nie uświadczysz. Gry typu FPS, czyli First Person Shooter, oferowały nam do tej pory ograniczoną liczbę klas postaci od medyka do CKMisty. Overwatch mamy do wyboru ponad 20 bohaterów, gdzie każdy reprezentuje unikalny sposób rozgrywki. Mamy wielkiego goryla, samuraja w cyberkombinezonie, teleportującą się smugę i robota bojowego zmieniającego się w sześciolufowe działo przeciwpiechotne, jak i rycerza napędzanego silnikiem rakietowym walczącego młotem. Dostałem dokładnie to, czego chciałem. Jestem typem gracza, który lubi tankerów, lubię postacie mocne, trudne do zabicia. A jednak w Overwatchu dobrze mi się grało nawet tymi postaciami, które są bardzo wrażliwe na obrażenia. To jest dowód na to, jak świetnie przygotowana została ta gra. Jeżeli kogoś w ogóle interesuje fabuła, od razu streszczam. Gra toczy się kilka lat po kryzysie omnicznym, w którym zbuntowana sztuczna inteligencja chciała zniszczyć rasę ludzką. Aby zakończyć konflikt, Organizacja Narodów Zjednoczonych stworzyła grupę Overwatch, która łączyła najzdolniejszych ludzi z całego świata. Gdy wojna dobiegła końca, grupa została przekształcona w organizację pokojową, jednak po wielu przestępstwach na całym świecie, korupcji i działalności niezgodnej z prawami człowieka, wpływy organizacji zaczęły słabnąć. Po tajemniczym wybuchu w głównej siedzibie Overwatch, uznanej za wypadek, grupa została rozwiązana. Aż do teraz. W sumie to tyle nas ta fabuła interesuje. Powiem szczerze, siadając do Overwatcha ciekawiła mnie inna rzecz. Obietnica szybkiej i pasjonującej rozrywki. Nie zawiodłem się. Możemy oczywiście zacząć swoją przygodę z samouczkiem, ale nie jest on potrzebny, ponieważ gra jest naprawdę intuicyjna. Bardzo dawno nie miałem kontaktu z internetowymi strzelankami, z obawy przed wyśrubowanym poziomem zawodników, a tu bawiłem się naprawdę świetnie i to od pierwszego meczu. Pomimo tego, że bardzo długo nie miałem do czynienia z grami strzelankowymi, udało mi się zabić kilku przeciwników. Standardowy mecz trwa około 10 minut. Przez minutę wybieramy bohatera, którym zamierzamy grać i już pędzimy na spotkanie wrogą. Kogo wybierzemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. System może nas pouczyć, że drużyna składa się na przykład ze zbyt dużej ilości szybkich zabójców i brak nam wytrzymałych tankerów, ale jak się uprzemy, i tak możemy wziąć swoją postać. Jeżeli w trakcie meczu uznamy, że nie podoba nam się wybrany bohater, po śmierci mamy 10 sekund na decyzję, czy może chcemy zmienić swojego herosa, zaskakując tym samym drużynę przeciwną. Ogromnym plusem Overwatcha jest to, że naprawdę szybko buduje się w nim nową rozgrywkę. Po prostu wchodzimy do gry, zaczynamy mecz i już śmigamy na mapie. Strasznie mi się to spodobało, ponieważ nie zawsze człowiek ma czas, żeby budować nową grę, żeby to wszystko zbierać, a tutaj bach, bach, minuta, jesteśmy na mapie. Bardzo często warto mieć taką grę przy sobie, na komputerze. Mamy pół godziny wolnego, nie chce nam się pracować, potrzebujemy kilku minut przerwy. I w tym momencie Overwatch jest naprawdę dobrym wyjściem, bo jeżeli te pół godziny poświęcimy na grę internetową, facebookową na przykład, nie nacieszymy się. W momencie, kiedy wykorzystamy te 15 minut na mecz w Overwatcha, faktycznie czujemy rozrywkę z tego i po tych 15 minutach, dwóch nawet takich meczach, więc po pół godziny, już właściwie możemy wracać do pracy, bo czujemy się naprawdę nasyceni. Rozegrałem w Overwatcha ładnych kilka partyjek. Ile wygrałem, a ile przegrałem, nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Na mapie dzieje się tak dużo i mamy z tego taką frajdę, że praktycznie w ogóle nie interesuje nas wynik spotkania. Po prostu have fun. Po rozegraniu właściwie kilku gier w Overwatcha nie miało dla mnie żadnego znaczenia, czy wygrywam te mecze, czy też przegrywam. Nagle na końcu się okazało, że o, przegrałem ten mecz.
Nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Rozrywka w tej grze była tak fajnie poprowadzona, że nie odczułem jakiegoś dyskomfortu z tego powodu, że przegrywam. Liczyła się sama dobra zabawa. Na pochwałę zasługuje również grafika bardzo przypominająca pixarowskie produkcje. Rodzice, możecie być spokojni o młodych graczy. Panuje tu absolutny brak krwi, dzięki czemu przemoc nie jest aż tak namacalna jak w innych internetowych strzelankach, a wulgarny język jest natychmiast karany przez system administratorów. Cisza i spokój. Jeżeli ktoś chce pograć w gry strzelankowe, bo lubi takie gry, ale jednocześnie nie jest najstarszym graczem, Overwatch będzie fajnym wyborem, ponieważ pozwala nam na szybką akcję, wartką rozgrywkę, a do tego ograniczony minimalny poziom przemocy. Jedyne co może odstraszać w Overwatch to znaczna cena za grę. Przyzwyczajeni do bezpłatnego LoL'a zastanowimy się 10 razy zanim wyjmiemy przynajmniej 170 zł z portfela. Gwarantuję jednak, gra jest warta każdej złotówki. To wszystko w dzisiejszej strefie gracza. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze, za subskrybowanie mojego kanału. Przebiliśmy się już przez 200, także takie liczby nie biorą się z przypadku. Bardzo Wam dziękuję za to, że oglądacie ten program. Dziękuję za wszystkie komentarze, bo dzięki Wam ten program staje się coraz lepszy. Dodatkowo zapraszam Was na kanał Szymona Pliszki, który zrobił dla mnie outro, które zobaczycie zresztą za moment. Wszystko już z mojej strony. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.